Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj będzie film o Starfieldzie, ale będzie to film raczej dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę, które zdecydowały się w końcu usiąść do Starfielda, ponieważ uznały, że on jest, no, w miarę już grywalny. Moje zdanie znacie, przynajmniej to początkowe, ponieważ, no, jak wiecie, ogrywamy Starfielda na bieżąco i wychwytujemy, jeżeli coś jest nie tak. I teraz tak, oryginalny Frontier. Oryginalny Frontier, no to jest ból tyłka, biorąc pod uwagę, że może zabrać tylko 450 jednostek magazynowych na swój pokład. No, co dla mnie jest absurdem, ponieważ, no, my możemy nieść jakieś 130-150 na początku, a sam Frontier niecało czterokrotnie więcej, no bez sensu, nie? Zwłaszcza, że ma ładownię na start. Także w dzisiejszym filmie wspomnę o tym, jak przerobić naszego Frontiera. Będziecie potrzebowali na to tak naprawdę 200 tysięcy golda, nawet może trochę mniej, jeżeli nie będziecie zmieniać uzbrojenia, ponieważ ja wymienię uzbrojenie, akurat wolę zdecydowanie to. I co będzie wam potrzebne? Ja mam certyfikację pilotażu i Starship Designa na pierwszym poziomie rozwinięte. Aczkolwiek wydaje mi się, że omijałem wszystkie możliwe rzeczy, które by tego wymagały, więc myślę, że i bez tych certyfikacji rozwiniętych dacie radę. Jeżeli gdzieś tam coś mi uciekło, no to przepraszam najmocniej, no ale po prostu będziecie mogli to zamienić jakąś słabszą wersją konkretnego modułu. Druga sprawa, mój level. Jestem na 9 levelu, więc chyba żadnych dodatkowych tam nie mam odblokowanych części do statku, ponieważ w Starfieldzie jest, no, coś takiego, co mi się osobiście bardzo nie podoba. Części u techników odblokowują się wraz z wzrostem naszego levela. Co jest bzdurą, no bo co ma piernik do wiatraka, tak? Powiedzmy, że niech te części się odblokowują razem z certyfikacją, którą odblokowujemy. Czyli budowa statków, poziom pierwszy, dochodzą nowe części, poziom drugi, dochodzą nowe części, poziom trzeci, dochodzą nowe części. W rzeczywistości jest tak, o ile nie macie gry zmodowanej oczywiście, bo ja mam dosyć dużo modów wrzuconych, które z pewnością na swojego Discorda wpakuję, ale to dopiero jak je wszystkie przetestuję, będę miał pewność, że one nie wywalają gry. Jak jest w Starfieldzie? Wszystkie części niezmodowanym do statków odblokowują się chyba dopiero na 50 lub 60 levelu. Po prostu, no nie wiem, idiotyzm. No ktoś to wymyślił, kompletnie nietrafione. I jeżeli macie taką możliwość, uważam, że od razu sobie zainstalujcie moda, który to znosi. Także co, może przejdźmy do samej budowy. A, jeszcze pieniądze, właśnie. Powiedziałem, że będziecie potrzebowali około 200 tysięcy na start, żeby rozbudować Frontiera w taki sposób. Wiem, że to jest dużo, ale tak naprawdę 200 tysięcy zdobyłem w momencie przylotu na Atlantydę. Możliwe jeszcze, że Atlantydę obrobiłem całą i te rzeczy posprzedawałem w Trade Community, także jak najbardziej mod na to, żeby handlowcy mieli więcej pieniędzy, też wskazany. No, patrzcie, jakiś błąd, drzewka rosną. Jeżeli całe pole wydobycia Argos Extractor oszabrujecie z przedmiotów, jeżeli oszabrujecie całe kred, tam laboratorium badawcze i z Atlantydy buchniecie to, co się da buchnąć, no to spokojnie zarobicie te 200 tysięcy potrzebne na Frontiera.
tutaj zrobię mały skok, bo jeszcze coś pokażę wam w studni, co możecie zrobić. A w sumie może i nie będziemy sobie skakać. Póki fajnie mi się gada, to pogadamy. Jeżeli zaczynacie grę, wejście do studni jest tutaj, koło całkiem zacnego sklepu, gdzie możecie sporo surowców kupić. I teraz tak, lecicie sobie na dół. Ja mam część nazw po angielsku, część nazw po polsku, ze względu na to właśnie, że gram z bardzo dużą ilością modów, no ale osobiście mi to nie przeszkadza, więc jeżeli by były jakieś pytania odnośnie tego, po prostu dajcie znać. I tutaj macie sklep z rzeczami z demobilu. Jeżeli się trochę postaracie, róbcie save'a, zawsze róbcie save'a. Ale się jest czujny. Ale jeżeli na was nie patrzy, będziecie mogli go obrobić. Widzicie, teraz stracił nas z pola widzenia, dlatego podchodzi. Ale mamy małe okienko czasu, żeby zarąbać coś stąd. Już w ogóle jak kucniemy, albo jak on wraca, żeby usiąść, spokojnie możemy mu zajumać. Tylko nie bądźcie z Sarą, nie? Bo z pewnością Sarze się to nie spodoba. Dobrze, a teraz przejdźmy do samej budowy, rozbudowy w zasadzie Frontiera. Oczywiście rozbudowę zaczynamy u technika w porcie kosmicznym. Pamiętajcie też, że jeżeli przypiszecie sobie Alta jako dodatkowy przycisk skoku, chociaż to już chyba, nie wiem czy to jeszcze działa, ale wydaje mi się, że tak. On będzie się bardziej do przodu odpychał, nie? Technik usług okrętowych. Chcę zobaczyć i zmodyfikować swoje statki. Wybieramy Frontiera. No już mam go zmodyfikowanego, tak żeby miał ciut większą tą pojemność. To i tak nie jest dużo, ale myślę, że jeszcze bym mógł troszeczkę dołożyć. Po prostu ja chciałem tutaj mieć jeszcze w miarę dobre osiągi. Nie wiem czemu ja musiałem zarejestrować Frontiera. Może to być spowodowane którymś modem, który posiadam, ale wydaje mi się, że w normalnej grze nie potrzebował rejestracji. I wchodzimy w kreator statków. Jak widzicie, normalnie Frontier miał chyba 16 lat świetny skok, ładunek 450. Nie pamiętam co do mobilności i prędkości maksymalnej. Możliwe, że było 100 i 150. Także to chciałem zatrzymać. Nie chciałem zmniejszać prędkości maksymalnej. Zasięg skoku, teoretycznie nawet jeżeli by zszedł do 16, to i tak jest wystarczający. Także nic by się nie stało, jeżeli byście jeszcze dodali jakieś dodatkowe magazyny. Właśnie, jedyny problem możecie mieć z tymi dwoma magazynami. Możecie je czymś innym zastąpić, bo ja je mam chyba z moda. Także możecie na przykład, nie wiem, dać ładownię balastową lub cokolwiek innego, co się snapuje do przodu. I słuchajcie, ja rozumiem, że na początku każdy by chciał zbudować latającą fortecę, która będzie w stanie zniszczyć wszystko i obronić się sama. Coś takiego, jak w którymś ze swoich poprzednich filmów zrobiłem. No ale musicie liczyć siły na zamiary. Porządne latadło, żeby zrobić, no to potrzebujecie wszystkich certyfikacji, 60 level i około 1 000 000 kredytów, więc zacznijmy powoli. No to już mamy mojego niezmodowanego Frontiera, takiego jakiego dostajemy na start. Pierwsze co robię, to rozkładam go na części, mniej więcej tak, żebym wiedział jak go złożyć. Także wszystko sobie w miarę tutaj elegancko rozstawiam na boki, tak żebym wiedział gdzie później to ma wrócić. Pomimo, że tych statków już trochę zbudowałem, to i tak każdorazowo zaczynam od tego, no chyba, że buduję statek kompletnie od zera, no to co innego. No ale tutaj we Frontierze
Słuchajcie, Frontiera naprawdę warto zostawić sobie. A przynajmniej ten jeden jego moduł, który jest na początku, w którym jest Wyrko, nie? Ten moduł jest zaraz za kokpitem, pod tym małym kwadratowym modułem, w którym jest lądownik. I mniej więcej tak przygotowany statek możemy zacząć modować. No ja tu jeszcze wymieniałem uzbrojenie. Jak mówiłem już, uzbrojenie jest dosyć drogie, więc raczej zróbcie to na końcu. Najpierw rozbudujcie sobie statek. Później, jeżeli będziecie chcieli, będziecie mieli pieniądze jeszcze na to, możecie sobie wymienić uzbrojenie. I tak, tutaj miałem jeden mod, który się nazywał Star UI Shipbuilder Menu. Niestety on bardzo mocno tutaj niszczył możliwość wybierania przedmiotów. Także Shipbuilder Menu, Star UI nie instalujcie, bo gryzie się mocno właśnie ze Starfieldem i będziecie mieli bardzo duży problem, żeby to ogarnąć, żeby znaleźć odpowiednie części. I właśnie to jest ten moduł, o którym mówiłem, w którym jest Wyrko. Bardzo potrzebne na statku. Musicie też pamiętać właśnie, że wszystkie przedmioty, które wybierzecie z menu, pojawiają wam się na środku, co jest troszkę kurna irytujące, ponieważ wchodzą jakby pod statek, nie? Pod inne części statku. Na niezmodowanej wersji wydaje mi się, że by się nie postawiły, by były na czerwono. No mówię, ja mam tu dużo modów i no niestety części potrafią mi się pojawić pod statkiem. Jak później zresztą zobaczycie, będę zmuszony szukać, rozłożyć statek na części, żeby znaleźć tą część, która mi się tam gdzieś pod tym wszystkim zespawnowała, nie? No i faktycznie, tak jak mówiłem, początkowy zasięg skoku to jest 16 lat, mobilność 100, prędkość 150, ładunek 450 i osłona 310. Także no, limit załogi 2. My dość ładnie to podnieśliśmy. Tutaj dorzucam, robię z niego przegubowca, dorzucam podwójny moduł, żeby miał miejsce na zamontowanie magazynów. Musicie też pamiętać o tym, że im cięższy jest statek, tym więcej podwozi będzie potrzebował. Także ta długość jak najbardziej nam się przyda. Tak podpatruję, czy którąś rzecz, jaką użyj. Tutaj właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy reaktorach. Mam jakiś mod na reaktory, przez to reaktor zamontowany domyślnie na Frontierze jest znacznie lepszy od tych, które tutaj są. Jeżeli nie macie tych modów, no to reaktor też warto by było zmienić, nie? Silniki Frontier ma podstawowe, więc jak najbardziej je wymienimy. Napęd grawitonowy wymieniamy. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że z każdej strony możemy go snapnąć. Tak jak ten, który mieliśmy wcześniej. A jego zasięg jest lepszy niż ten, który mieliśmy. Także deletem usuwamy ten stary. Na miejsce tego wstawiamy nowy. Ładownię balastową zostawiamy, ponieważ na początku chyba nie macie odblokowanej większej ładowni balastowej, ale to jeszcze sprawdzimy w trakcie. Tutaj mam moda na silniki warpowe, które też można by było założyć, no ale starałem się trzymać niezmodowanych rzeczy. Jak widzicie, tutaj mamy dwa silniki. Ciut lepszy jest ten Dwarf 2010, dlatego zamontujemy sobie właśnie jego. Także podmieniamy jeden, bierzemy drugi. W razie czego Z-ką je odwracacie, nie? No i oczywiście układam wszystko sobie w tym miejscu jak stało, tak jak mówiłem, żeby sobie nie utrudniać, nie komplikować, nie zrzucać wszystkich części na kupę.
Tak patrzę, czego teraz szukam, ponieważ film nagrałem bez komentowania i komentuję go, że tak powiem, na bieżąco. Tutaj wybór należy do was właśnie, jeśli chodzi o te moduły, bo bardzo dużo ludzi sobie montuje moduły takie, żeby mieć wszystkie stacje do kraftowania na statku. Uważam, że to jest błąd, nie? Jest to może i wygodne, jest to może i fajne, jeżeli nie mamy dużo surowców, ale w późniejszej części gry, kiedy tych surowców będziemy mieli tysiące ton, to lepiej je schować w skrytce, w loży i w loży kraftować. Pamiętajcie, że w loży macie dostępne wszystkie możliwe stanowiska do kraftowania. Do tego macie też tą małą skrzyneczkę na stole, która nie ma limitu pojemności. A zawsze możecie też zamontować sobie moda, który nazywa się Universal Stash. I przenieść safe ze swojego pokoju na górze, no właśnie do piwnicy koło stanowisk do kraftowania. A dodatkowo ten mod jeszcze łączy wszystkie stanowiska do kraftowania z waszym safe'em. Co oznacza, że nie musicie po prostu używać, surowców z plecaka, nosić ich ze sobą, tylko na spokojnie możecie kraftować prosto z sejfu, co jest bardzo wygodne. Może nie do końca uczciwe, ale wygodne. Jak już mówiłem, albo i nie, w Starfieldzie no, kupę godzin przegrałem i myślę, że takie mody z Quality of Life nie są aż tak bardzo dużym oszustwem. Jak widzicie, dodałem dwa duże moduły. Na nich zamontowałem właśnie generator i silnik skokowy. Teraz do nich montuję silniki. Póki co widzicie, że zasięg mamy skoku 21 lat świetnych, nie? Czyli całkiem zacnie. No ale wiadomo, że jeszcze parę rzeczy dojdzie, więc ten zasięg skoku będzie nam malał. Teoretycznie chyba jeszcze nie musiałbym instalować dodatkowych podwozi. Jeszcze nie mam... Chociaż nie, są trzy błędy, więc... Przepraszam, więc już zapewne się pojawiło. R i F podnosicie i opuszczacie, nie? W razie czego poziom, na którym chcecie postawić. Też mi zajęło trochę czasu, nim to ogarnąłem. Także montujemy dodatkowe podwozia, żeby... O, zobaczcie, jedno podwozie zamontowałem, już błąd zniknął, nie? W sumie szkoda, że tutaj nie wchodziłem wam w te błędy, żeby pokazywać. No, ale po zamontowaniu podwozia błędy zmalały do dwóch, czyli jest wszystko ok, nie? Czemu są dwa błędy? Ponieważ mamy nieprzypisaną broń, a drugi, że nie są połączone przedmioty ze statkiem, nie? Mam też moda, który teoretycznie powinien mi pozwolić zasejwować w trakcie budowy nieskończony statek, ale chyba się nie da, wiecie? Znaczy się, chyba ten mod nie działa. Także będę go musiał wywalić, żeby bez sensu go nie pobierać. Baki Helu tak naprawdę zwiększyłem, ale nie jest to jakoś bardzo konieczne, ponieważ na długość skoku nie działa. Fajne by to było, kiedy mamy zainstalowany ten mod, w którym potrzebujemy paliwa, nie? Do naszego statku, żeby skakać. Wtedy to by było zacne, no bo tego paliwa byśmy mieli więcej. Tylko, że ten mod jest spierdzielony. Miałem go, używałem i raz, że wydaje mi się, że powodował błędy, przez które... czasami gra mi się zwieszała na statku, jak wchodziłem na statek. Dwa, że po odinstalowaniu tego moda mi się tak spierdzielił save, że jest niegrywalny, ponieważ mam informację, że statek nie ma paliwa, żeby skoczyć gdziekolwiek. Pomimo odinstalowanego moda. No, tarczę oczywiście tutaj wymieniamy na lepszą.
I tu mi Mila Brega podpowiedział, że istnieje na to sposób, po prostu musiałbym na nowo zainstalować tego moda, zatankować statek do pełna, wtedy odinstalować tego moda i to powinno śmigać, ale wiecie co, nie chce mi się naprawdę pierdzielić i stwierdziłem, że po prostu zrobię sobie nowego save'a, tym bardziej, że tam też byliśmy na dosyć początkowym etapie i właśnie i co? I zacząłem nową grę, nie? Także tego moda nie polecam. Jest też drugi mod, jeśli chodzi o paliwo. Właśnie, z tymi ładowaniami jest problem, bo to są ładownie boczne. Czyli możecie je zamontować po bokach statku, nie? I teoretycznie myślałem nawet o tym, żeby je zamontować tak jak właśnie teraz montuję te białe. Tylko nie chciałem, żeby Frontier takim był latającym klockiem Lego, nie? Chciałem go zrobić jak najbardziej zbitego, jak najbardziej takiego, wiecie, skompensowanego. Właśnie te ładownie. Teoretycznie mogę je snapnąć do silnika. A nie, patrzcie. Dobrze, myślałem, że nie będziecie w stanie zamontować tych ładowni, ale mają snapa też z tej strony, więc spokojnie będziecie mogli je z tyłu zamontować. Tylko, że nie podobało mi się to, że ta kratownica będzie z boku, nie? Dlatego wymieniłem je na inne. Tutaj no nie wygląda to, no sami powiedzcie, nie? W tym momencie jakoś tak średnio to wygląda. Dlatego wymieniłem tą ładownię na ładownię balastową. Faktem jest ona minimalnie chyba mniejsza. To są z moda, nie? Te ładownie wszystkie, które teraz tutaj mam, to są z moda. Mod się nazywa Avontech coś tam. Avontech Ship Parts albo Ship Build, ja jakoś tak. Zresztą te wszystkie mody, które mam zainstalowane, wam wkleję na końcu filmu. Jeżeli naprawdę będzie wam zależało, no to po prostu sobie je przejrzycie i zamontujecie. A mówię, a kiedy je posprawdzam, kiedy będę miał pewność, że nie psują gry w żaden sposób, no to wszystkie mody przeze mnie zainstalowane wrzucę na swojego Discorda i tam będziecie mogli podejrzeć. Będą linki, sobie bezpośrednio je pobierzecie. No i właśnie tą ładownię balastową 320 cm zamontujemy zamiast tych takich typowo cargo skrzynek, które no mi się nie podobały. Jeżeli Frontier już ma być takim bardziej rakietą niż samolotem, no to niech będzie faktycznie to wszystko do kupy, nie? Zrobione. W tej chwili już mamy 1400 ładunek, jeszcze tylko drugą taką ładownię dorzucę. Mówię, ja tutaj te z Avontechu z moda wykorzystuję, ale wy spokojnie możecie wykorzystać ładownie z tego Stormaxa, te zielone, które miałem po bokach zamontowane. Teraz właśnie zauważyłem, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Teraz tak, spadła nam mobilność, nie? Statek po prostu jest ciężki, także mobilność troszeczkę poszła na dół. Tutaj chyba coś spartolę zaraz, a nie, dobra. Tutaj dodajemy silniki. W zupełności nawet, zobaczcie, jeden biały karzeł by wystarczył. Już w tej chwili mamy mobilność na 100. No ale wyglądałoby to niesymetrycznie, nie? Dlatego dorzucimy z drugiej strony drugiego. Jest to trochę taka walka o kompromis, bo musimy uważać z jednej strony na wagę statku, żeby nam nie ograniczała za bardzo zasięgu skoku, z drugiej strony musimy uważać na to, żeby nie przegiąć pały, żebyśmy nie musieli montować dodatkowych statków. O właśnie, tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę,
klasa reaktora statku. Są jakieś moduły, które zamontowałem, które tutaj miałem akurat klasy B zamontowany silnik ten skokowy. Nie dopatrzyłem się tego. Także będziemy musieli zamontować napęd grawitonowy klasy A. Wiadomo, im lepszy, tym lepszy. No tak, im lepszy, tym lepszy w zasadzie, nie? Ale im lepszy, tym droższy, nie? Tak, tutaj chyba walnąłem tego babola, ponieważ widzicie, mi postawiło gdzieś pod statkiem i teraz będę musiał kopać do niego. W sumie to gdybym spokojnie sprawdzał z tej strony, to byśmy do niego doszli, nie? Nie musiałbym całego statku rozbierać. No ale pamiętajcie, że jeżeli coś takiego się wydarzy, no to bez większych problemów też da się to ogarnąć, nie? Tylko na spokojnie, żeby czegoś nie spierdzielić. Właśnie to był mój błąd, bo ja nie zwróciłem uwagi, w którym miejscu był ten reaktor wskoczył, nie? Gdybym się przyjrzał w momencie, jak klikałem, to bym wiedział, że wystarczy zdjąć te dwa przednie silniki do lądowania i nie musiałbym grzebać teraz całego statku, rozkładać na czynniki pierwsze. No ale przynajmniej zobaczycie, że coś takiego jest możliwe bez jakichś tam specjalnych pierdółek. Znowu, nie? To zrobiłem. Pamiętajcie, jeżeli dodajecie jakiekolwiek części, niech one nie będą wycentrowane na statku, nie? Tutaj z tym napędem się w miarę ładnie nam udało, bezproblemowo poszło, ale jak widzicie, do tego drugiego muszę orać i go kopać. Chociaż tu stąd go widać teraz, nie? Tak patrzę. Gdybym ciut bardziej ogarnął temat, no to mówię, wystarczyło środkowy silnik wyciągnąć, ten lądownik i by grało. No ale, jak widzicie, sytuacja opanowana, jeden błąd został. Chodzi tutaj o uzbrojenie. I tak jak mówię, ja nie używam laserów i broni balistycznej. Zaraz wam powiem dlaczego. Ja korzystam z broni. Dużo tu tego jest. Z broni związek elektronowych, ewentualnie neutronowych. Dlaczego? Ponieważ one zadają zarówno uszkodzenia kadłubom, jak i osłonom. Są takim kompromisem między laserami a bronią balistyczną. No bo wiecie, że lasery zadają obrażenia osłonom, a broń balistyczna samym statkom, nie? Samemu pancerzowi. Jeżeli chodzi właśnie o broń elektronową, neutronową, ponieważ chyba dwie z dwóch tych nazw korzysta, to zadaje ona obrażenia zarówno tarczą, jak i kadłubowi statku. Dzięki temu mogę na przykład zamontować sobie cztery takie same lasery neutronowe i będę miał pod jednym przyciskiem wszystkie cztery, które będą zarówno niszczyć tarczę, jak i kadłub. No i oczywiście tłumik. Po co tłumik? Tłumik to jest broń, która nie uszkadza statku. Dzięki tłumikowi jest naprawdę bardzo łatwo przejąć obcy statek. Takie uzbrojenie zazwyczaj mam, po prostu później je zmieniam na lepszą klasę, nie? No i słuchajcie, w ten sposób wygląda zrobiony Frontier. Pozostaje jeszcze tylko przypisać uzbrojenie i będzie grało.
prędkość 150, mobilność 100, zasięg skoku 18, limit załogi 6, ładunek 1730, osłona 440, kadłub 404. Czyli tak naprawdę to wszystko podnieśliśmy, nie? No i teraz się tak cofłem i spojrzałem, przed montowaniem broni sam statek kosztował 170 tysięcy, nie? Także no mówię, broń tutaj dość mocno podbija cenę, jest chyba na jednym z najdroższych elementów. Także niecałe 200 tysięcy i możecie sobie zbudować, rozbudować fajnego frontierka. Później wraz z rozwojem waszej postaci tego frontiera możecie ulepszać, a w międzyczasie gdzieś tam zbierać sobie pieniądze na swój wymarzony statek, który sobie zbudujecie. Teraz tylko sobie szybką wycieczkę jeszcze dookoła niego zrobimy, żebyście widzieli, jak to wygląda w środku, jak to wygląda z zewnątrz. I będziemy powoli kończyć. Na koniec, tak jak mówię, jeszcze wrzucę 3 albo 4 plansze z modami, które ja mam zainstalowane. I teoretycznie one chyba wszystkie działają. Aczkolwiek jeszcze spędziłem za mało czasu w grze, żeby mieć pewność na 100%, dlatego pamiętajcie, że wrzucacie je na własną odpowiedzialność. W tej chwili jeszcze nie jestem w stanie wam zagwarantować, że nic się tam z nimi nie wykrzaczy, nie? Po drodze. I słuchajcie, myślę, że nie wygląda to najgorzej. Może nie jest jakimś okazem piękności, no ale mamy znacznie poprawiony udźwig, mamy znacznie poprawioną jego zdolność bojową dzięki właśnie tym czterem działkom elektronowym. Ciut więcej osób możemy na niego zabrać, ponieważ limit załogi wzrósł do 6. After you, captain. After you, a już siedzi, nie? Z dupą na krześle. I tak jak mówiłem, nie montowałem żadnych stanowisk technicznych, ponieważ jeżeli coś będę craftował, no to będę to craftował w loży, zanoszę tam wszystkie minerały, które wydobyłem i tak dalej. Także na statku stanowiska do craftowania mi są naprawdę zbędne. Ewentualnie zrobię je, jeżeli będę jakiś posterunek stawiał czy coś takiego, no to żeby nie musieć skakać za każdym razem do loży, no to pewnie będę craftił w posterunku. Tutaj jest właśnie ten oryginalny moduł Frontiera z wyrkiem, który właśnie mówiłem, że warto zatrzymać, nie? Ponieważ mamy tutaj wyreczko, możemy spokojnie się kimnąć, w razie potrzeby przeczekać lub uzdrowić. No i oryginalny kokpit Frontiera. Tak to wygląda. Myślę, że jest to optymalny statek na start i chyba najtańszy możliwy sposób. No, oczywiście, możecie też przejmować statki, nie? Statki piratów czy i tak dalej. Tylko że tak jak sprawdzałem, no to mało który tak naprawdę ma ładownię powyżej 1000, przynajmniej tych statków z klasy A, nie? Które możemy pilotować na samym początku. A w ten sposób rozbudowany Frontier już spokojnie pozwoli nam zabrać cały loot, jaki tam zgarniemy na misji. Mówię, no nie wygląda to jakoś specjalnie, zwłaszcza z kamery z tyłu, ale myślę, że wygląd na początku jest to sprawa drugorzędna, bardziej liczy się jego zdolność do przewozu, zdolność do przeżycia, zdolność do niszczenia. Także ja tu się z wami żegnam. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia pośród gwiazd. Na razie. PS, tutaj tak jak zapowiedziałem, wrzucam wszystkie mody, które mam zainstalowane. Zróbcie sobie screenshota, jeżeli chcecie, i poinstalujcie. Tylko pamiętajcie, nie są one jeszcze do końca sprawdzone, więc nie gwarantuję, że gdzieś coś się nie wykrzaczy. Na razie.